Dzień dobry, witajcie w moim balkonowym kąciku czytelniczym. Mam nadzieję, że to wiatrzysko, które wieje, to całkowicie mnie nie zagłuszy, ponieważ ja akurat siedzę w najbardziej zakrytym przez ściany miejscu, a telefon tak nie bardzo. Po zupełnie drugiej stronie, tam gdzie słychać wiatr. Także mam nadzieję, że nas nie zagłuszy, mnie nie zagłuszy. No i jeszcze raz, witam w moim balkonowym kąciku czytelniczym. Jedna z Was kiedyś pisała mi, że to byłoby jej ulubione miejsce do czytania książek i moja droga, to jest również moje ulubione miejsce do czytania książek. Może tutaj będzie widać kwiatka, przestawimy, żeby było bardziej zielono, bo jakoś tak, wiecie, ustawiłam się z tą kamerą, żeby nie przeszkadzać pieskowi, który leży pod moimi nogami i nie mogę tam, gdzie ona leży obecnie, postawić kamery, statywu, bo... No nie będę dziewczynie psuła. Ale dobrze, ja tylko przyszłam do Was na chwileczkę, ponieważ wróciłam właśnie z biblioteki. Mam dzisiaj wolne i powiedziałam sobie, że to jest ten dzień, kiedy pójdę do biblioteki wymienić książki na nowe. Smacznej kawki wszystkim życzę. I wróciłam z 4 książkami. I powiem Wam, że jakoś tak to lato, ta pogoda i to, że ustawiliśmy się z Mateuszem z pracą tak, że pracujemy co drugi dzień, powoduje, że kompletnie nie interesują mnie w tej chwili audiobooki. No zupełnie nie. Mogę sobie pozwolić z czystym sumieniem na takie 2, nawet w porywach do 3 godzin w ciągu dnia, żeby sobie czytać książki, po prostu, wiecie, korzystać z tego, że jest tak cudownie, jest tak pięknie. Nawet jak któregoś dnia było dość chłodno, to siedziałam tutaj z kocem. O, fruwają mi ciuchy. Nie przypięłam. No ale dzięki Bogu wszystko w obrębie balkonu, także mam nadzieję, że nie odfrunie moja Patrycja Ryton, która się właśnie tutaj suszy. No i nawet jak było dość chłodno, to siedziałam tutaj z kocem na kolanach i było cudownie. Gorąca kawka w rękach, tudzież herbatka i książeczka. Przyznam Wam się, że ja się tak zarobiłam. Jestem tak zapracowanym człowiekiem. Z powodów ekonomicznych oczywiście, bądźmy szczerzy, nie dlatego, że jakoś specjalnie chcę pracować całe życie non-stop, że już nie pamiętam, kiedy siedziałam sobie na balkonie i tak, wiecie, na spokojnie coś robiłam. Jest wszystko w biegu, w biegu, w biegu. I ta praca teraz co drugi dzień to jest fantastyczna rzecz. I nawet nie przeszkadza mi to, że w tych dniach, w których pracuję, to tak pracuję naprawdę na maksa od 7 do 19. Mam to gdzieś, ale co drugi dzień mam wolny. No ale dobrze. Byłam w bibliotece i przyniosłam sobie 4 książki. I Wam pokażę, którą zaczęłam już czytać, bo już oczywiście przeczytałam 30 stron pierwszej książki. Idąc dalej prawem serii, poprosiłam o wszystko, co jest Katarzyny Bereniki Miszczuk. Niewiele jest, bo chyba wszyscy czytają, więc trafiłam akurat w moim przypadku bardzo dobrze, bo trafiłam na Jagę. A Jagę zaczęłam czytać, właściwie słuchać na YouTubie. Tam było 45 chyba albo godzina mniej więcej takiego, wiecie, darmowego słuchania, albo z Wirtualo, albo z Audioteki, nie pamiętam. I no wiadomo, że wpadłam oczywiście, ale mówię nie, nie kupię tej książki, dlatego że naprawdę te książki są potwornie drogie. Nie wiem, tutaj chyba nie ma ceny za Jagę, ale one wszystkie są w granicach 49 zł. To jest dużo. A ja chciałabym kupić wszystkie książki właśnie Katarzyny Bereniki Miszczuk, ale szukam wszystkich używanych, a te, jako że są dość nowe, to ciężko znaleźć używane. Ale znajdę, nie ma o czym mówić. W każdym razie Jagę zaczęłam już czytać, więc to jest moja pozycja na pewnie dzisiaj i jutro. A że pani bibliotekarka się pomyliła i szukała po nazwisku, to przyniosła mi jeszcze Joannę Miszczuk. A Joanna Miszczuk, to wiecie, to jest ta autorka od Matek, Żon i Czarownic. Więc no oczywiście chwyciłam, ja ciekawa jestem, czy te panie to są jakimiś siostrami czy coś, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. W każdym razie wzięłam tą książkę. Powraca z nową powieścią, pełną historycznych nawiązań i oczywiście silnych kobiet.
Bardzo, bardzo jestem ciekawa. Właśnie biłam się z myślami, którą czytać pierwszą, ale jako, że zaczęłam słuchać Jagę, no to dopóki mam ją jeszcze w pamięci, to zaczęłam też ją czytać. Drugą na pewno będę czytała tą Wyspę. Kolejna pozycja Katarzyna Michalak, no to jest też jedna z moich ulubionych autorek. Cztery kobiety, cztery pory roku, cztery historie. Liliana z Nadziei, Bogusia z Pogodnej, Ewa z Poziomki i Danusia z Wiśniowego Dworku powracają w nastrojowych opowieściach na kartach niezwykłej książki okraszonej tradycjami, przepisami na aromatyczne potrawy. No to wiecie, idealnie na wakacje, prawda? Czytać takie rzeczy. O, proszę, otworzyłam gołąbki. Oto klasyczny przepis na gołąbki. Zamiast liści kapusty możemy użyć blanszowanych liści winogron. To mnie zawsze zastanawiało, bo jadłam kilkukrotnie w życiu właśnie gołąbki zawijane w liście winogron i zastanawiam się, jak można dokonać czegoś takiego, żeby w tak małe listki jak liści winogron upchnąć nadzieję. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Jeżeli robiłyście gołąbki z liści winogron, to dajcie znać, bo ja jadłam je tylko ze słoika przywożone z jakichś innych krajów. Polędwiczki z kurczakiem. O Boże, a ja nie wiem, co na obiad zrobić. Co ja wziąłam? Książkę kucharską? Na litość Boga. Nie no, trochę do czytania też jest. Dobrze, to jest pozycja numer 3 i wzięłam jedną też z moich ulubionych autorek. Izabela Sowa. Wiecie, Izabela Sowa to jest autorka serii owocowej, czyli Smak świeżych malin, Cierpkość wiśni, Herbatniki z jagodami. Ja mam te wszystkie książki. To były książki, które wiele lat temu były dokładane do babskich czasopism jako gratisy. I ja w tej takiej właśnie w ten sposób wydane je wszystkie posiadam. Mam je w domu od wielu lat, ale tej książki nie czytałam. To też jest jakieś takie, widzę, wydawnictwo kieszonkowe. Ściankadziałowa.pl. Będziemy czytać. Także to są moje cztery pozycje na najbliższe dni. Spijam kawkę, idę sobie poprasować rzeczy, które po wypiciu kawki i po załatwieniu takich najpotrzebniejszych, najpilniejszych dzisiejszych rzeczy, czyli po wycieraniu kurzów, na przykład kurzów, brudu z mebli, będę wam pokazywać, bo wróciłam z lumpka. Mam parę rzeczy, część jest dla mnie, aczkolwiek też nie wiem, czy ze mną zostaną, po prostu chcę je przymierzyć. Przymierzymy sobie je razem. Ja je sobie potem zobaczę, wiecie, podczas składania filmu, jak ja faktycznie w tym wyglądam. Czy coś takiego jest dla mnie ok, albo nie. I albo z tym zostanę, albo puszczę to dalej w świat, ale rzeczy były piękne i szkoda by było, żeby wisiały w sklepie. Także do zobaczenia za chwilkę. Witajcie dnia kolejnego. Ja tam przed chwilą do was gadałam na balkonie, ale to było 2 dni temu. Niestety coś tam mi się poprzestawiało i tego dnia już nic nie filmowałam, natomiast dzisiaj odzywam się do was chyba w jeszcze piękniejszą pogodę, no cudowno, co prawda dużo, dużo chłodniej, ale za to cudowne słońce. Zaniosło mnie dzisiaj do galerii. Zaniosło mnie do galerii dlatego, że oddawałam 2 rzeczy z tego zamówienia z HM-u, które żeśmy tam sobie razem oglądali. Oddałam ten płaszcz przeciwdeszczowy niby... bo to... Nie będę komentować, ale to... Chyba nawet za dużo byłoby powiedzieć, że jest przeciwwiatrowy. Także oddałam ten płaszcz, oddałam tą za dużą czapkę dla Gabrysi, bo wiecie, no 2 zielone czapki są jej niepotrzebne, tym bardziej, że jedna była za duża. I powiem wam, że śmieszna sprawa, bo... bardzo fajnie potraktowała mnie pani kasjerka, pani pracownica z HM-u. Fajnie mnie potraktowała, ponieważ w momencie, kiedy rejestrowała mój zwrot, słuchajcie, nie oddawałam całego zamówienia, żeby ktoś się na mnie krzywo patrzył. Te wszystkie rzeczy, które zamówiłam, oddałam 2. I to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu ten płaszcz przeciwdeszczowy płaszczem przeciwdeszczowym nie był w żaden sposób. Ta czapka była po prostu za duża. I wiecie co? Pani miała takiego focha niesamowitego, że ja rozumiem, że jest dużo zwrotów.
sama to przeżywam. Ale tak jak Wam zawsze mówiłam, że ja doskonale rozumiem ludzi, którzy oddają rzeczy, bo są na nich niedobre, coś im nie pasuje. A co innego jest, wiecie, jak ktoś zamawia 20 rzeczy i 20 rzeczy oddaje. No ale abstrahując, Pani miała focha niesamowitego i w momencie, kiedy trzeba było tam podpisać, wiecie, na tym wydruku, no, pokwitować, nie? No to Pani dała mi długopis w rękę i ten długopis nie chciał pisać. I wiecie, chciałam go rozpisać i było mi niewygodnie tak stojąc pisać i się pochyliłam i oparłam rękę na ladzie. A Pani do mnie mówi tak: czy ja mogłabym Panią prosić, żeby Pani się nie kładła na ladzie? Gdzie to jeszcze? Taki tekst to mi się nie zdarzył. No przecież, wiecie, nie położyłam się całym ciężarem ciała, ani nie zajęłam jej całej lady, po prostu pochyliłam się, żeby podpisać papierek, no. Dobra. Może Pani miała zły dzień, bo minę Pani miała naprawdę niewyjściową niesamowicie. Bardzo, bardzo taką niewyjściową. No ale trudno. Ale że byłam już właśnie tam w galerii, to weszłam sobie do Half Price, bo w tej chwili jest taka promocja, że jak kupujecie dwie rzeczy z żółtymi metkami, to możecie sobie... Mamusia mi zdjęcie wysłała nowo założonych drzwi, z tego co nie mam, ale to obejrzę potem. Możecie sobie wybrać trzecią rzecz, najtańszą, która jest gratis. Wiecie, chodzi o te żółte metki, które są na artykułach. I ja, ciemna masa, wchodząc już widziałam, że jest ta promocja, no bo to jest na drzwiach napisane, prawda? Ale ja jakoś tak nie zarejestrowałam. Widzę, że jest mnóstwo przecen, no i gdzie oczywiście ja poszłam przede wszystkim na świece i na doniczki, no bo przecież to jest jakaś moja obsesja. I zobaczcie, wzięłam taką wielką donicę, z niej już zdarłam tutaj metkę. Nie wiem, ile kosztowała wcześniej, bo nie pamiętam, to jest wszystko tak pięknie pozaklejane, że nic nie widać. Natomiast za tą dużą donicę zapłaciłam 24,90, więc wydaje mi się, że świetna cena. I jest jeszcze taka troszkę mniejsza za 17,99 i zdaje się, że też ją kupię. Będę musiała też jeszcze dobrać jakieś dwie rzeczy, być może ta donica wyjdzie mi nawet gratis. W każdym razie tę donicę wzięłam i jako że poszłam na świecę, to dziewczęta, kupiłam tak piękny zapach, że jest to aroma, tak nie wiem, taka nazwa jest tych świec, aroma from nature, a nie wiem, które to jest nazwa firmy, nie mam pojęcia, mniejsza z tym. Tak w ogóle to jest made in Dominicana Republic. Santo Domingo Este. Dobra. Waga to jest 368 gramów. Nie jest napisane, ile godzin się to będzie paliło. Niemniej jednak zapach jest tak piękny, dziewczęta. Zobaczcie w ogóle, jakie jest piękne połączenie kolorystyczne. To jest taka złamana biel. Ekri takie właściwie. I tu macie takie drewniane, różowawe zamykadło i to w ogóle ma jeszcze nalepkę też taką piękną od spodu, jak nazwa sama... O Jezus, nie mogę przestać tego wąchać. Była tylko jedna, bo słowo daję, wzięłabym dwie. Ona też była w tej promocji z żółtą metką i była przeceniona... Nie pamiętam z ilu, wiem tylko, znaczy ta pierwsza cena była zaklejona, tylko była ta pierwsza najtaniej w ciągu ostatnich 30 dni, wiecie tam głupoty. I tam była cena 48 zł, a ja ją kupiłam za 35. Wydaje mi się, że za 35 zł taka duża świeca to jest całkiem niezły deal. I dziewczęta, oto jest zapach Blush Peony. Jest tak piękny. Naprawdę, jest tak piękny, aż Gabryśce dawałam, żeby wąchała i no, jak już Gabrysia powiedziała, że nie śmierdzi jej zawieszką do kibla, to znaczy, że to musi być bardzo piękny zapach, bo... Boże! Dużo pudru w tym jest i naprawdę czy czuć takie świeżo ścięte peonie, wcale nie chemiczne. Jezek, ja bym chciała mieć takie perfumy, jeżeli... Znawczynie tematów perfumowych wiedzą,
który zapach ma właśnie, który zapach perfumowy jest takim właśnie pudrowo-peoniowym zapachem. Agnieszko, ja bardzo proszę o podpowiedź. Ty na pewno wiesz, Misagi. Jezus, jaki piękny, dobra, nie rozgaduję się. I trzecią rzecz, którą wzięłam i która właśnie była gratis, teraz głupia jestem, mogę wziąć drugą tańszą cenę, tę tańszą świecę, no ale dobrze. Wzięłam to ze względu na moje dziecko, ponieważ to jest zapach Watermelon Bubblegum. Znaczy po prostu melon i guma balonowa. I to jest z marki Goose Creek, czyli niby bardzo dobra marka. Nie wiem z jakiego tu jest napisane, że najniższa cena 16,99, obecnie po 11,99. No i ten zapach, jak lubicie właśnie arbuza i gumę balonową. To jest, wiecie co, jak rozgrzany do czerwoności niemalże arbuz. I tak jest przecudny. Nie wiem, jak będzie intensywny w pomieszczeniu, ale sam zapach to jest sztosiwo. Coś Wam jeszcze pokażę. W ogóle zląkałam Wam do pokazania dwie rzeczy, ale właściwie to cztery, ale tu jest jedna część, a tu jest druga część. Zobaczcie, w ogóle mam na sobie te spodnie z H&M, które kupowałam wtedy, kiedy mierzyliśmy sobie te rzeczy. O Boże, wszędzie kości pieska. To są te spodnie i mam do nich dzisiaj założony taki ten kamizelkę, swetereczek, jak to nazwał, tak to zwał. Nie wiem, tu nie ma żadnej marki, ani żadnego rozmiaru, nie ma nic. W każdym razie jest to na pewno jakaś wiskoza, w takim, to jest taka złamana biel kremem i te spodnie też są złamane kremem, aczkolwiek są nieco niższe i wydaje mi się, że to całkiem fajnie razem wygląda. Jak myślicie? Myślicie, że dobrze? Musi dobrze wyglądać, bo do... No tak mi się wydaje, no. Moje lustro mówiło mi, że wygląda dobrze. Stanęłam na palcach, żeby było lepiej widać. Nie wiem, co Wy widzicie. Zastanawiam się nad kuchnem aparatu cały czas, bo czasami zaskakuje mnie to, co widzę podczas montowania filmu. No ale no, to tak niestety jest, jak się nie ma podglądu. Tak w ogóle wychylę główkę i sprawdzę, czy to się w ogóle nagrywa. Nagrywa się, dobra. To ja szybko zmierzam ku końcowi, bo przecież gadam i gadam jak najęta. I zobaczcie, to jest komplet rzeczy za 3 zł, nie, przepraszam, kłamie, za 4 zł, które kupiłam na wyprzedaży w Lumpeksie i myślałam, że to jest cena za każdą parę. Okazało się, że wszystkie pary to był komplet i za 4 zł dostałam tak, znaczy kupiłam tak. W cenie 4 zł były 3 pary kolczyków. Jedne to są właśnie... te takie perełkowate. Drugie to są te, już Wam pokazuję z bliska. No niezwykle wiosenno-letnie właściwie takie. Zobaczcie. Prześliczne są moim zdaniem. Prześliczne. Nie za długie, ale jednak dyndające. I powiem Wam tak. Trzecia ta para zaskoczyła mnie naprawdę nieziemsko. Zobaczcie, takie sopeleczki. Widzicie? I najlepsze jest to, że okazuje się, że to jest srebro. To są ciężkie kolczyki, ciężkie, bo one chyba nawet nie są puste, tylko pełne. Są bardzo ciężkie, znaczy bardzo ciężkie, nie tak, żeby ucho wyrywały. I normalnie jest tutaj wybita próba 900 coś tam 5. 3 złote. Dlaczego nikt ich nie wziął przede mną, to ja tego nie wiem. Nie wiem. Po prostu nie wziął. A jak ktoś nie wziął, to zostało dla mnie. No, także to są moje dzisiejsze zakupy. Nic więcej nie kupowałam, nie przyznaję się. Aczkolwiek zamyślam, żeby się udać właśnie z Gabrysią do Half Price, bo było bardzo dużo klapków. Ona chciała sobie kupić klapki. Były klapki po 20, po 30, po 15. Znalazłam jedne japonki po 8 zł. Z Hawajanas chyba nawet. Tylko były małe, był 36 rozmiar, więc może ze względu na to, że to taka ostatnia para, przecenili na 8 zł. Czarne Hawajanasy. Postaram się jak najszybciej. Jedna z Was, Katarzyna,
Kasiu, na Twoją prośbę tutaj kilka słów, dosłownie kilka zdań na temat kompostownika. Jak wiecie, kompostownik jest ze mną gdzieś od jesieni. Jest fantastycznym wynalazkiem do domu. Kompletnie nic nie czuć. Nie ma żadnego zapachu wydobywającego się z tych pojemników. Jedyny minus, jaki jest, ale to nie odnośnie kompostownika, tylko odnośnie ilości kompostowników, może w ten sposób. Gdybym miała drugi raz kupować, kupiłabym tylko jeden, dlatego że wydawało mi się, że będą potrzebne mi dwa, bo w momencie, kiedy napełni się ten jeden kompostownik, to on musi mieć czas na to, żeby te żyjątka, wiecie, które są w tej posypce, żeby przepracowały całą tą masę biologiczną, żeby można to było potem mieszać z ziemią. I w tym momencie nie można do niego nic wyrzucać, bo tam dzieje się proces beztlenowy. Dlatego wtedy potrzebny jest ten drugi pojemnik. Tylko wiecie, nawet jeżeli on się przerobi już i można go mieszać z ziemią, no to mając do dyspozycji tylko doniczki, to tak naprawdę jest tego tak dużo, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Dlatego uważam, że na takie potrzeby domowe, jeśli nie macie jakiegoś obejścia, nie macie ogródeczka, do którego wyrzucacie ten kompost, to tak naprawdę wystarczyłby Wam jeden kompostownik. Ja mam dwa i już wiem, że jest to dla mnie za dużo. Chętniej pozbyłabym się jednego. Więc prawdę powiedziawszy, jeżeli ktoś chciałby zakupić jeden kompostownik, to ja bardzo chętnie się podzielę jednym kompostownikiem, bo mimo że miałam plany na ogródek, to on nie wyszedł, nie wyszły te plany i wiecie, no stoją mi dwa kompostowniki, w których tak naprawdę jeden to jest świat i okolice. Ale wracając do szczegółów, napełnią mi się chyba z pół roku, no może 5 miesięcy. Pomimo tego, że gotujemy codziennie, jemy bardzo dużo zielonych rzeczy, to żeby zapełnić ten kompostownik, bo wiecie, wy go napełniacie i automatycznie musicie upychać wszystko, znaczy ugniatać. Żeby te soki zaczęły się wydzielać, to musi być jak gdyby, wiecie, praską, prasowane, czyli siłą waszych rąk. Dociskacie to wszystko za każdym razem, każdą warstwę trzeba przesypywać się tymi żyjątkami. To się nazywa, to się w ogóle EM. Kompost, starter kompostowy EM. Na stronie tam, gdzie kupujecie kompostownik, jest to do kupienia w każdej chwili. To wystarcza na bardzo długo. Także ja polecam, ponieważ ja w tym momencie mam zapełniony ten kompostownik i on jeszcze potrzebuje teraz miesiąca, żeby to wszystko się przepracowało. I dopiero potem można to mieszać z ziemią, która potem po wymieszaniu musi być zamknięta i jeszcze pracować. Widzicie, to jest bardzo długi proces, żmudny, ale niezwykle, jakby to powiedzieć, bardzo jest warto się przemęczyć i to wszystko zrobić. Ja Wam powiem tylko tyle, że ziemi jeszcze z tego nie robiłam. Natomiast przez te pół roku non-stop odsączałam tą herbatę bokashi, to się tak nazywa. Po tym wszystko tak rośnie. Ja nie kupiłam w tym roku ani grama sztucznego nawozu. Wszystko jest podlewane z dodatkiem tego organicznego nawozu bokashi. I to jak wszystko rośnie, to jest obłęd. Kasiu, jeżeli jakieś większe, bardziej szczegółowe pytania masz, to pisz w mailu, ja Ci na wszystko odpowiem, bo pewnie nie wszystkich interesuje kwestia nawozu bokashi, ale dla mnie to jest złoto. Jest to drogie. Ja za dwa kompostowniki zapłaciłam chyba 270 zł. Na dzień dzisiejszy przy takim produkcji, jak ja tu mam w domu, czyli doniczki plus latem jakieś pomidorki, ogórki, to naprawdę wystarczy jeden. Jeżeli macie obejście, jakiś mały ogródeczek, dwa jak najbardziej. Jeżeli nie, to kupujcie jeden. To ja już wiem z własnego doświadczenia. To tyle w kwestii bokashi. Cudowny nawóz z tego wychodzi po prostu. No i tyle. No. I na zakończenie mój storczyk. Zobaczcie,
tak wygląda, z jakiej perspektywy byście nie patrzyły. On nie kwitł przez chyba 3 lata. Zobaczcie, zobaczcie jak wyglądał dotąd, do momentu, w którym nie zaczęłam go podlewać nawozem. A tutaj proszę, czyste, piękne liście i już wyrasta następny. No i najważniejsze jest to, że zobaczcie ile ma kwiatów i zobaczcie jakie te kwiaty są duże. To nie są małe kwiatki, to są olbrzymy. 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 Przepiękne. I ile jeszcze ma tych pąków, nic się z nimi nie dzieje, nie schną. A zobaczcie, w tak durnowatej doniczce małej stoi, że to już o pomstę do nieba woła, żeby go przesadzić. No ale teraz jak zaczął kwitnąć, to wiadomo, że go nie przesadzę. Także bokashi polecam z całego serca. Wszystko rośnie jak wściekłe. Ten też był całkowicie łysy. Łysy był, opadły mu wszystkie liście. Dostał nawozu, zobaczcie co się dzieje. A był łysiuteńki. Mam nadzieję, że troszkę rozjaśniłam kwestię bokashi. Mówię, Kasiu, jeśli rzeczywiście interesuje Cię tak bardziej dokładnie, szczegółowo, to pytaj, wszystko Ci opowiem, bo no, mam półroczną praktykę w produkowaniu tego nawozu. I z tym przecudnym starczykiem w tle, mam nadzieję, że go tam gdzieś za mną widać, żegnam się z Wami na dzisiaj, stoję na łóżku, na materacu i dlatego się pewnie kołyszę, bo nie mam dostępu do parapetu na podłodze, tylko muszę sobie biegać, skakać po łóżku. Także przepraszam za kołysanie, no ale nie jesteśmy na morzu, jesteśmy na materacu sprężynowym. Aśka wariatka. W każdym razie, serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj, już nie chcę przedłużać. Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli dotąd jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Buźka. Pa, pa.